Jednym z podstawowych pomiarów przy pracach z prądem jest sprawdzenie obecności napięcia. Przyrządów pomiarowych wskaźników jest cała masa. W tym filmie pokażę, że niektóre z nich mogą nas wprowadzić w błąd. Wskaźnik bezdotykowy. Wadą tego wskaźnika jest to, że może on pokazywać obecność napięcia nawet w dalszej odległości od badanego obiektu, a także w przypadku dużego nagromadzenia obiektów pod napięciem w pobliżu, jak na przykład rozdzielnie czy skupiska przewodów. Fazer 777, mój ulubiony wskaźnik, często go widzicie na moich filmach. Ale on też czasami może nas oszukać. Pokazać napięcie na przewodzie, na którym wcale go nie ma. Zobaczycie to później. Wskaźnik neonowy, neonówka. Najprostszy, ale dobrze pokazujący, gdzie jest faza. Dwubiegunowy cyfrowy optyczno-akustyczny wskaźnik napięcia unit T. Przy jego pomocy nie tylko wykryjemy obecność napięcia, ale także możemy go zmierzyć. Miernik analogowy do pomiaru wartości napięcia. Podłączę teraz jedną żyłę przewodu trójżyłowego do fazy zasilania. Sprawdzimy, jak zachowują się poszczególne wskaźniki i przyrządy. Tym wskaźnikiem na pewno nie określimy, która żyła w tym przewodzie jest fazą. Fazer pokazuje prawidłowo fazę, ale też wprawdzie słabiej świeci dioda, pokazuje napięcie na pozostałych przewodach, które przecież nie są nigdzie podłączone. Dzieje się tak dlatego, że w przewodzie między poszczególnymi żyłami występuje niewielka pojemność. Coś w rodzaju małego kondensatora. W energetyce w kablach wysokiego napięcia już po wyłączeniu tegoż napięcia występuje tak duża pojemność, że przy rozładowaniu następuje przeskok iskry między przewodami. Wskaźnik neonowy, najprostszy, pokazuje nam napięcie tylko na przewodzie podłączonym. Wskaźnik unit. Po przyłożeniu jednej sondy pokazuje też tylko fazę na przewodzie przyłączonym do zasilania. Miernik analogowy LAVO nie wykazuje żadnych odstępstw i nieprawidłowości.
Wskazówka ani drgnie. Nawet na najmniejszym zakresie pomiarowym. Dzieje się tak dlatego, że opór wewnętrzny miernika jest mały i pojemność zgromadzona w przewodzie jest rozładowywana przez układ. Miernik uniwersalny, cyfrowy. Ten miernik posiada z kolei dużą rezystancję wejściową. Nie zdoła on rozładować przewodów i pokazuje napięcie aż 20 V między przewodami, z których jeden jest nigdzie nie podłączony. Podsumowując, nie za każdym razem musimy wierzyć w to, co pokazują nam przyrządy. Przed przystąpieniem do prac, do przełączeń, musimy rozeznać, jak zbudowana jest sieć, jakie przewody zostały użyte, do czego mają służyć. Niekiedy najprostszym sposobem jest sprawdzenie napięcia zwykłą żarówką. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!